To dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej. Zaprosiłam Państwa tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o informacjach, które wczoraj ukazały się w rządowych mediach, a dokładnie w TVP 3 Opole, przez wielu nazywanych za telewizję reżimową, oraz w gazecie Daniela Obajtka. Mówię tutaj o decyzji sądu odnośnie podtrzymania zabezpieczenia dóbr. Otóż informacje, te materiały te zostały w taki sposób przygotowane, że osoby oglądające, czytelnik, może odnieść wrażenie, że zapadł jakiś wyrok. Otóż, szanowni Państwo, żaden wyrok sądu w tej sprawie nie zapadł. Ja przypominam, że rozmawiamy tutaj o zabezpieczeniu dóbr na wniosek pana prezesa Ireneusza Jakiego. Wcześniej sąd przychylił się do tego wniosku, teraz podtrzymał to zabezpieczenie. Natomiast gdybyście mnie Państwo zapytali, czy sąd zwracał się o jakieś informacje, czy pytał nas jako redakcję, czy mnie jako redaktor naczelną o to, czy ja jestem w posiadaniu jakichkolwiek dokumentów, które potwierdzałyby informacje, które były publikowane na łamach Czasu na Opole, a które to musiały zostać decyzją właśnie sądu zdjęte, czy z portalu internetowego, czy też nieprzedrukowywane, czy niedrukowane już w kolejnych wydaniach Czasu na Opole, odpowiedziałabym Państwu, że tak, oczywiście mam takie dokumenty. Natomiast, żeby nie zostać gołosłowna, jestem w stanie Państwu tutaj te dokumenty pokazać. Pisaliśmy między innymi, ponieważ było wiele spraw, o których pisaliśmy, temat funkcjonowania w WIK-u pana prezesa Ireneusza Jakiego, jak doskonale Państwo wiedzą, jest szeroki. Myśmy podejmowali wiele wątków, ale to takie może najbardziej, które wzbudzają najwięcej emocji, tak? To jest kwestia dotycząca kobiet, których warunki pracy lub płacy uległy zmianie po powrocie z urlopu. Mamy wykaz takich ruchów, które dokonywały się w spółce w odniesieniu do pań, które po urlopie macierzyńskim albo wychowawczym wracały do spółki. Gdyby ktoś był zainteresowany, to oczywiście jesteśmy w stanie to udostępnić. W części redakcji takie dokumenty już funkcjonują. Jeśli rozmawiamy o sprawie mobbingu, ponieważ tutaj temat mobbingu również jest szeroko dyskutowany, pojawiał się, my jako Czas na Opole również pisaliśmy o mobbingu. Oczywiście jest uchwała Rady Nadzorczej, która wprowadza procedury przeciwdziałania, ale tutaj informacje ze spółki mamy takie, że ta uchwała czy ta procedura tak naprawdę nie zafunkcjonowała nigdy. Ona powinna być wprowadzona w 2018 roku. Wiemy i są na to odpowiednie dokumenty, i są na to odpowiednie dowody. I to już dzisiaj też nie jest tajemnicą, szanowni Państwo, ponieważ powtarzają to inne media, inne publikatory i posłowie, że szereg osób właśnie w spółce, w WIK-u, mówi o tym, że czuły się mobbingowane. Składają zeznania, powstają dokumenty. Doskonale również Państwo wiedzą, że sprawą zajmuje się prokuratura. A więc gdybyśmy byli zapytani, czy mamy jakiekolwiek dowody, czy coś poza naszą wiedzą, o której pisaliśmy, może świadczyć o tym, że czyli w spółce WIK, dokonywały się akty mobbingu. Oczywiście na te pytania odpowiedzielibyśmy, sąd nas o to nie zapytał. Kolejna paląca sprawa i sprawa, która jest szeroko dyskutowana, to choćby zarobki pana prezesa. A tutaj to jest oczywiście także informacja uzyskana drogą, przepraszam, trochę mi się to wszystko rozchodzi. Kwestie dotyczące wydatków na ciastka, orzeszki, catering, informacja również ze spółki, są na to dokumenty przede wszystkim w spółce, więc myślę, że uwiarygadniając kwestię tego, czy my pisaliśmy jako Czas na Opole prawdę czy nieprawdę, należy sięgnąć do źródła, czyli należy sięgnąć do spółki, te dokumenty są, myśmy się o nie także zwracali, no tutaj podpisał się akurat pod tymi kosztami dotyczące artykułów spożywczych pan księgowy, o którym wiemy doskonale, w efekcie zwalniany był przez pana prezesa, zdaje się, niejednokrotnie. Kwestie dotyczące zarobków pana prezesa, oczywiście w drodze dostępu do informacji publicznej, tutaj mamy kwotę 2 306 977 zł w latach 2015-2022. Tyle zarobił pan Ireneusz Jaki, pełniąc funkcję w zarządzie tej spółki. Natomiast gdybyśmy zadali sobie trochę trudu, a my zadaliśmy sobie trochę trudu, i tę kwotę rozebrali na czynniki pierwsze, to okaże się, że
ta kwota została wyliczona i wypłacona z pominięciem ustawy okołobudżetowej. Jest ustawa okołobudżetowa, to są zapisy, które mrożą krotności naliczane właśnie prezesom spółek miejskich i jakby zapisy tej ustawy okołobudżetowej widać w WIG za czasów pana Ireneusza Jakiego nie obowiązywały i stąd też informacje przekazywane przez Czas na Opole mówiące o tym, że kwota czy też zarobki były naliczone nieprawidłowo, mówiąc wprost, po prostu zawyżone. Pokazuję Państwu te dokumenty jakby w odniesieniu do toczącej się dyskusji, czy Czas na Opole publikował prawdę albo nieprawdę. Są na to dokumenty, ale także no nie jest tajemnicą. Wszyscy Państwo oglądaliście, śledziliście zapewne relacje TVN, który również zajmował się sprawą i tak naprawdę powtarzał te same fakty, mówił o tych samych faktach, o których mówiliśmy my, co do których teraz toczy się dyskusja, sprawa jest w sądzie, zabezpieczenie dóbr i tak dalej, i tak dalej. TVN, inne media, a w końcu poseł, który prowadzi kontrolę, poseł Zembaczyński, który prowadzi kontrolę, on może troszeczkę inaczej nazywa pewne fakty, on mówi o gangu wiewiórek grasujących w WIK-u w odniesieniu do tych horrendalnych wydatków na ciastka, orzeszki, marcypany. Myśmy o tym pisali, potwierdzają to także inne źródła. Uważam, że decyzje, to znaczy dyskusje na temat tego, czy Czas na Opole publikował prawdę, czy nieprawdę, należy zamknąć. I Państwa bardzo proszę, a zwłaszcza proszę media Dobrej Zmiany i dziennikarzy Dobrej Zmiany, żeby pisząc i relacjonując wszystko to, co dzieje się wokół Ireneusza Jakiego w kontekście Czasu na Opole, nie pisali w taki sposób, aby widz i aby czytelnik mogli odnieść wrażenie, że został wydany jakikolwiek wyrok. Po pierwsze, wyrok nie został wydany, po drugie, sąd podtrzymał zabezpieczenie dóbr i tutaj jest kolejna sprawa, o której chciałabym także rozmawiać. Czytając artykuł gazety Daniela, w gazecie Daniela Obajtka, czy też oglądając relację przygotowaną przez TVP3 Opole, widzimy, że dziennikarze Dobrej Zmiany posługują się tam kwestią dotyczącą uzasadnienia. Szanowni Państwo, jako zakład komunalny, jako wydawca gazety jesteśmy stroną w tej sprawie. Oczywiście sąd, kiedy wydał decyzję o podtrzymaniu zabezpieczenia, zwróciliśmy się z prośbą o uzasadnienie właśnie tej decyzji. I do dnia dzisiejszego takiego uzasadnienia nie otrzymaliśmy. I tutaj są dwie drogi. Albo dziennikarze, informując o tym, że sąd podtrzymał zabezpieczenie, posługują się wcześniejszym uzasadnieniem, no a to się wiąże oczywiście z manipulacją, wprowadzaniem w błąd opinii publicznej, dlatego że zakładam, że uzasadnienie do podtrzymania decyzji sądu będzie zupełnie inne. Ja takiego uzasadnienia nie otrzymałam. Albo wypłyną, nie wiem skąd, nie wiem w jaki sposób, dokument przygotowany przez sąd, który powinien trafić przede wszystkim do zainteresowanych, a trafił do dziennikarzy Dobrej Zmiany. Oczywiście moglibyśmy sobie dalej na ten temat rozmawiać, stawiać kolejne pytania, ale może nie chciałabym iść tak daleko. Na pewno będziemy sprawdzać to bardzo dokładnie, czy to uzasadnienie powstało, o jakim uzasadnieniu pisze gazeta Daniela Obajtka i TVP3 Opole. To wszystko jest bardzo, bardzo trudne tak naprawdę do, wiecie Państwo, ja kiedy to czytam, nie jest się trudno w tym połapać, co dopiero odbiorcom, mieszkańcom, ludziom, którzy interesują się sprawą, którzy interesują się życiem w mieście, którym leży na sercu los tego, w jaki sposób funkcjonują spółki. Na pewno to, o co chciałam Państwa prosić jako o dziennikarzy, o to, aby nie manipulować, jeśli do takich manipulacji dochodzi. Jeśli mówimy o uzasadnieniu decyzji sądu, to mówmy o konkretnym uzasadnieniu. A jeśli chodzi o uzasadnienie odnośnie podtrzymania decyzji sądu, ja takiego uzasadnienia nie widziałam. Na tym chciałabym skończyć. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Byłem dzisiaj w sądzie okręgowym. Uzasadnienia nie ma. Przynajmniej tak mówił rzecznik sądu do spraw cywilnych. Co będzie dalej? Ja nie wiem, co będzie dalej. No to odpowiedzieliśmy sobie na takie pytanie. Dziennikarze Dobrej Zmiany, którzy przygotowywali te materiały, zarówno w TVP3 Opole przez wielu nazywanych reżimową, jak i w gazecie Daniela Obajtka, prawdopodobnie mieli jakieś zlecenie, że w taki, a nie inny sposób mają przedstawić tę sprawę. Posłużyli się wcześniejszym uzasadnieniem. To jest oczywista manipulacja i wprowadzanie odbiorców w błąd. I oczywiście będę się zastanawiać, prawdopodobnie zwrócimy się z wnioskiem o sprostowanie tych informacji.
Ja pani chciałem spytać o to, czy jeśli chodzi o właśnie decyzję, że powinni się państwo zdjąć te właśnie swoje materiały, czy sąd podejmując ją miał wgląd w te właśnie dokumenty, które pani nam pokazała? A to proszę pytać sądu, ja nie jestem rzecznikiem sądu, proszę pana. Rozmawialiście państwo z rzecznikiem sądu? Ale sąd mnie o to nie zapytał, proszę pana. Przedmiotem tej konferencji jest właśnie to. Sąd mnie o to nie zapytał. Ale kierowała pani, czy nie? Ale proszę pana, sąd mnie o to nie zapytał. Proszę pytać o to sądu. Rozmawialiście państwo z sądem, nagrywaliście państwo rzecznika sądu. Dlaczego nie zadał pan tego pytania rzecznikowi sądu? Czy zapytał pan Czas na Opole, czy ma jakieś dokumenty, które uwiarygadniają? Myśmy zwrócili się z wnioskiem, o zmianę tego postanowienia, tak, z zażaleniem na to postanowienie. Sąd podtrzymał. Oczywiście, ja polecam rzeczywiście rozmowę z rzecznikiem sądu. Proszę go zapytać, czy takie dokumenty wpłynęły, czy ktoś mnie w ogóle o to pytał. Pytam o to z tego powodu, że jakby jeżeli sąd miał wgląd w te dokumenty, a podjął taką decyzję, jaką podjął, to znaczy, że nie zgadza się z państwa argumentacją. Ale wie pan co, no to ja bardzo chętnie porozmawiam z panem na temat tego, w jaki sposób były tworzone materiały, dlaczego tak, a nie inaczej. Wszystko to, co dotyczy Czasu na Opole. Natomiast no chyba naprawdę myli pan adresata tych pytań. Proszę na ten temat rozmawiać z rzecznikiem sądu. A państwo rozmawiają, przecież wczoraj rozmawialiście państwo, nie zadał pan tych pytań. No, czy pana kolego? No to wie pan, ja nie odpowiadam za organizację pracy w pana redakcji, przepraszam. Jak wygląda teraz sytuacja z perspektywy zakładu komunalnego? Państwo nie będziecie publikować materiałów? Nie, i tutaj jest kolejna nieprawda. Wiecie państwo, możemy o tych manipulacjach rozmawiać sobie do wieczora. To jest kolejna nieprawda. Powtarzanie informacji, że my nie możemy publikować kolejnych materiałów. Kwestie dotyczące zabezpieczenia dóbr, a więc nakaz, tak, zdjęcia tekstów, materiałów, dotyczył kilku konkretnych materiałów. One zostały zdjęte, one są, nie są rozpowszechniane, nie ma ich w przestrzeni medialnej. Natomiast nie mówimy w żaden sposób o cenzurze prewencyjnej. Gdybyśmy mówili o tym, że sąd wydał postanowienie, na podstawie którego my nie możemy nic na temat pana prezesa Ireneusza Jakiego publikować, mówilibyśmy wtedy, szanowni państwo, o cenzurze prewencyjnej. No, strach się bać, ale nie. To zabezpieczenie dotyczy kilku konkretnych materiałów. Upłynęło już trochę czasu i chciałabym podkreślić i przypomnieć państwu, że właśnie o tym, o czym pisaliśmy w tych materiałach, ja może w tej chwili w szczegółach nie mogę państwu opowiedzieć, bo złamię postanowienie sądu. Natomiast o tym, o czym pisaliśmy w tych artykułach, mówił TVN. Wiecie państwo, ja rozumiem, że Czas na Opole jest takim publikatorem i taką gazetą w Opolu, która nie pasuje do takiego świata, jakie ktoś być może u sterów władz widziałby sobie, takiego państwa totalitarnego, gdzie mamy jedynie słuszną prawdę, jedyne słusznie media. Funkcjonowanie Czasu na Opole wymyka się trochę tej wizji, ponieważ pokazujemy świat z innej strony i sprawy z innej strony. Doskonale państwo wiecie, że PiS już chciał zamknąć TVN, tak? Ponieważ nie pasują im do wizji świata. Natomiast te działania, w których jesteśmy w tej chwili świadkami, ogniskują się wokół, nie wiem, uciszenia redakcji Czasu na Opole, ponieważ informujemy o rzeczach niewygodnych, no chociażby dla osób związanych z Solidarną Polską. Tam w jednym z tych materiałów padły takie zdania, że państwo, że te materiały powstały po to, by zniszczyć prezesa. To jest na zlecenie. No ale wie pan, no sam pan zadając mi te pytania uśmiecha się. No to co ja mam na ten temat powiedzieć? No. Znaczy to jest panie radny, to jest konferencja prasowa, ale... Chcieliśmy jako radni skontrolować akurat redakcję Czas na Opole, pozostali radni nam tego odmówili, więc chciałem zadać tutaj pani takie pytanie, bo pani dużo mówi o niezależności, o reżimowej telewizji, reżimowych mediów. Pani jest byłym pracownikiem biura prasowego pana. Tak, i TVP 3 Opole również. I TVP 3 Opole również, tak. Byłem rzecznikiem. Pani dzisiaj jest wiceprezesem spółki komunalnej i jednocześnie redaktorem naczelnym periodyku Czas na Opole. Dlaczego pani mówi, że to jest w jakiś sposób niezależne, jeżeli... Nie, ja nie powiedziałam, panie radny, wkłada pan w moje usta słowa, których nie powiedziałam. Panie radny, wkłada pan w moje usta słowa, których nie wypowiedziałam. Ja powiedziałam, że pokazujemy świat z innej strony. Nie, panie radny, wkłada pan w moje, nie pozwolę sobie w usta włożyć słów, których nie wypowiedziałam. Nie, i to jest właśnie klasyczne postępowanie. Nie, absolutnie nie, możemy, to jest nagrywane. Możemy prześledzić. Powiedziałam, że pokazujemy świat z innej strony.
Pokazujemy, że nie pokazujemy, nie, z innej strony niż pokazują i publikują rządowe media, proszę pana. Bo ja się nad tym mechanizmem zastanawiam, bo dla mnie to jest klucz patologii. Znaczy, szanowni państwo, ponieważ ta konferencja prasowa przeradza się w pyskówkę, a nie chciałabym kontynuować pyskówki. Dziękuję państwu za przybycie. Jeśli chodzi o pytania, bardzo proszę, panie radny, zwrócenie się z zapytaniem oficjalnym, przesłanie zapytania. Nie, pani wiceprezes, pani jest wiceprezesem spółki komunalnej. Tak, jestem. Atakuje pani. Dziękuję państwu bardzo. Innej spółki komunalnej. To jest dla mnie jakaś skrajna patologia, która została w tym mieście utworzona. Nie, ale proszę pana, panie radny, miasta, to znaczy ja nie wierzę w to, co słucham. Nie wierzę w to, co słyszę od pana. Prezydent miasta Opole nadzoruje pani. Jeśli są dokumenty na nieprawidłowości działalności jakiegokolwiek prezesa, pan uważa, że nie powinny o tym mówić media lokalne, regionalne, wszystkie media, proszę pana, powinny mówić. Chociażby TVP 3 Opole. Dziwię się, że TVP 3 Opole nie mówi o tym. Że są nieprawidłowości, panie radny, po prostu ręce mi opadają. Ręce mi opadają, panie. Panie radny, ja jestem dziennikarzem z długim stażem, pan doskonale o tym wie. Pracowałam w TVP 3 Opole, pracowałam w innym radiu. Mam doświadczenie bardzo duże. Szanowna pani wiceprezes, bardzo na końcu pani prezydent. Bardzo dziękuję. To jest ta niezależność. Natomiast NTO pan Obajtek. Dziękuję bardzo. I to jest ta niezależność.